Dzień dobry, zatem. W mudrze. Jan Mudra, prawa dłoń patrzy od siebie, lewa do siebie i mały palec lewej dłoni łapie za kciuk prawej dłoni na poziomie serca. Ekonkar Sadhguru Prasad Remane Bida Jokamao Singhi Sacha Kapatkantala Dhyan Vibhuchara Tatigo Tampasakarki Bichana Madharan Bhaja Paramtar Tadharko Ubjara Grasaran Ugdaitang Trangaram Nadgyan Gidbandhanan Chakchakrahe Devdanavmon Chakchakabhyam Vivanan Atam padez besanjamko japasa jape jape sadare kanjansikaya kalna kaku biape Remane bidajo kamao singi sacha kapat kantala dhyan bibuchara tatigo tampasakarki bichana madharan bhaja param tar tatharko ubjara grasaran ugdaitang trangaram nadgyan gidbandhanan Chakachakarahe devdanavmam chakachakabhyam vivanam Atam padez besanjamko japasa jape jape Sadarahe kanchansikaya kalnakapu vyape Remane bidajo kamao singhi sacha kapatkantala dhyan vibhuchara Tatiga tampasakarki bichana madharan Bhaja paramtar tatharko ubjara grasaran Ugdaitang trangaram nadgyan gidbandhanam Chakachakarahe devdanavmun chakachakabhyam vivanam Atam padez besanjamko japasa jape jape Sadarahe kanchansikaya kalnakapku vyape Remane bidajo kamao singhi sacha kapatkantala dhyan vibhuchara Tatiga tampasakarki bichana madharan Bhaja paramtar tatharko ubjara grasaran Ugdaitang trangaram nadgyan gidbandhanam Chakachakarahe devdanavmun chakachakabhyam vivanam Atam padez besanjamko japasa jape jape Sadare kanchansikaya kalnakapu vyape Remane bidajo kamao singhi sacha kapatkantala dhyan vibhuchara Tatiga tampasakarki bichana madharan Bhaja paramtar tatharko ubjara grasaran Ugdaitang trangaram nadgyan gidbandhanam Chakachakarahe devdanavmun chakachakabhyam vivanam Atam padez besanjamko japasa jape jape Sadare kanchansikaya kalnakapku vyape Remane bidajo kamao singhi sacha kapatkantala dhyan vibhuchara Tatiga tampasakarki bichana madharan Bhaja paramtar tatharko ubjara grasaran Ugdaitang trangaram nadgyan gidbandhanam Chakachakarahe devdanavmun chakachakabhyam vivanam Atam padez besanjamko japasa jape jape Sadare kanchansikaya kalnakapu vyape Remane bidajo kamao singhi sacha kapatkantala dhyan vibhuchara Tatiga tampasakarki bichana madharan Bhaja paramtar tatharko ubjara grasaran Ugdaitang trangaram nadgyan gidbandhanam Chakachakarahe devdanavmun chakachakabhyam vivanam Atam padez besanjamko japasa jape jape Sadare kanchansikaya kalnakapu vyape
Remane bidajo kama singi sacha kapat kantala dyan bibu charao tatiga tampasakarki bichana madharam baje param tar tatarko ubjara grasaram ugdaitang trangaram nad gyan git bandhanam chaka chakra devdana vmun chaka chaka bion bivanam atam padas besam jamko japa sajape jape sadare kam jansikaya kalna kapku bhyape. Remane bidajo kamao singi sacha kapat kantala dhyan bibu charao tatika tampasakar ki bichana madharam baje param tar tatarko ubjara grasaram ugdaitang trangaram nad gyan git bandhanam chaka chakra he devdana vmun chaka chaka bion bivanam atam padas besam jamko japa sa jape jape sadare kam jansikaya kalna kabhu bhyape. Remane bidajo kama singi sacha kapat kantala dhyan bibu charao tatiga tampasakar ki bichana madharam baje param tar tatarko ubjara grasaram ugdaitang trangaram nad gyan git bandhanam chaka chakra he devdana vmun chaka chaka bion bivanam atam padas besam jamko japa sa jape jape sadare kam jansikaya kalna kapku bhyape. Remane bidajo kamao singi sacha kapat kantala dhyan bibu charao tatiga tampasakar ki bichana madharam baje param tar tatarko ubjara grasaram ugdaitang trangaram nad gyan git bandhanam chaka chakra he devdana vmun chaka chaka bion bivanam atam padas besam jamko japa sa jape jape sadare kam jansikaya kalna kapku bhyape. Wahe Guru. Witam Was uprzejmie na lekcji numer 22. Składamy dłonie w namaste. I wdech do mantry. Such
Jam jest bytem z wyższych wymiarów nieskończonego światła i nieskończonej miłości. Droga Matko, Ojcze, Stwórco, Boże, proszę, niechaj moje działania mają zawsze na celu najwyższe dobro innych i mnie samego, a każda chwila, każdego dnia przebiega w doskonałej harmonii z boską wolą i w zgodzie z Bogiem. Moje boskie ja w świadomy sposób w pełni ukazuje mi się na planie fizycznym i na wszystkich planach egzystencji. Następuje to w sposób, który daje mi ogromną radość, wygodę, łaskę, przyjemność i dostatek. Polecam mojej obecności Jam Jest, aby wprowadziła do mojej świadomości każdy mój talent, dar oraz informacje z przeszłych, teraźniejszego i przyszłych wcieleń. Wzmacnia mnie to, abym mógł wypełnić moją część boskiego planu w tej rzeczywistości fizycznej teraz. Droga Matko, Ojcze, Stwórco, Boże, proszę, niechaj każdy następny doskonały krok w mojej części boskiego planu jasno mi się objawia, a ja spotykam na mojej drodze odpowiednich ludzi potrzebnych mi do pokazania mojego zadania w tej rzeczywistości fizycznej teraz. Proszę o przyprowadzanie do mnie najbardziej właściwych osób, które wspólnie ze mną tworzą i wprowadzają ten boski plan. Proszę, aby mi się w fizyczny sposób teraz ukazały. Przywołuję i całkowicie aktywuję moją energię kundalini. Następuje to pod przewodnictwem mojej monady oraz mocy obecności Jam Jest. Wszystkie moje ciała i pole energetyczne, ciała fizycznego, emocjonalnego, mentalnego i duchowego są dostrojone, stonowane, zdrowe i w dobrej kondycji. Wibrują w doskonałej harmonii z moim boskim ja i z rytmem Matki, Ojca, Stwórcy, Boga. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy jem, śpię, ćwiczę, pracuję, czy medytuję. Głęboki wdech i wydech. Witam jeszcze raz wszystkich. Znacznijmy rozgrzewkę. Zróbmy młynki, sufich, czyli krążenia tułowiem. Tak jakbyś w środku mielił, mieliła ziarno. Wdech do przodu, wydech do tyłu. Poczuj cały kręgosłup od podstawy do najwyższego kręgu w szyi. I zmień kierunek. I jeszcze raz zmieniamy kierunek. I jeszcze raz. I wdech do centrum. Zatrzymaj. I wydech. Łapiemy za łydki i robimy wygięcia kręgosłupa. Wdech do przodu, głowa do tyłu. Przepraszam, wdech do przodu, plecy do tyłu, głowa w środku. Balansujemy na kości ogonowej.
kontynuuj. I wdech do centrum. Zatrzymaj powietrze, zaciśnij, zamek podstawy. I wydech. I w miarę ćwiczeń cały czas obserwuj odczucia w ciele, które się pojawiają. Prostujemy przed sobą nogi. Rozluźnijcie kolana, poruszajcie stopami. Wyciągamy się do sufitu i łapiemy albo za łydki, albo za duże palce stóp. I wdech do góry, wydech do dołu. Nogi proste, pięty od siebie, tułów też wyprostowany. Robimy skłony z brzucha. Wdech do góry, podbródek przyciągnij, zatrzymaj powietrze, mój pan. I wdech. Siadamy sobie w rozkroku i znowu wyciągamy się do góry i łapiemy albo za palce stopy, za palca, dużego palca stopy, albo za łydki. I w tej pozycji prostujemy kręgosłup. I znowu wdech do góry, wydech do jednej nogi, wdech do góry, wydech do drugiej nogi. Skłon z brzucha tułowiem. Niekoniecznie musimy położyć brodę na kolanie. I wdech do góry, zamek podstawy i wydech. Wracamy do pozycji siedzącej po turecku. Połóżmy dłonie na ramionach, kciuki z tyłu, pozostałe palce
z przodu, ramiona równolegle do podłogi, wdech w lewo, głowa idzie za łokciem, wydech w prawo. Ostatnie, parę razy mocno skręć kręgosłup i wdech do centrum, zaciśnij mulband i wydech, połóż dłoni na ziemi. I zaczynamy krążenie ramion do przodu, wdech, wydech. Połóż dłonie na kolanach. I drugą stronę. Wdech ramiona do góry. Zaciśnij mulband. I wydech. Jeszcze raz wdech i wydech, wdech i wydech. I zróbmy jeszcze krążenie głową bardzo powoli. 10 sekund, jedno okrążenie. Kiedy głowa pada w dół, robisz wydech. Kiedy głowa idzie stopniowo do góry, robisz wdech. Bardzo powoli. I kiedy głowa jest na dole, zmień kierunek. Wdech do centrum. Kochani, dzisiaj zrobimy sobie kriję, która się nazywa Balance the Chakras and Corresponding Organs, czyli harmonizuje czakry i korespondencje. Korespondujące z nimi organy. Pierwsze ćwiczenie. Pamiętacie pozycję kruka albo wrony, jak to woli. I w tej pozycji ręce wchodzą od środka i kładziemy je na stopach, łapiemy za stopy w ten sposób i w tej pozycji trzymamy tułów w ten sposób, równolegle do podłogi. I głęboki wdech, oddech okiem.
Oddech o mnie, jeszcze chwileczkę. Ostatnie 15 sekund, silny oddech o mnie. Głęboki wdech. Zaciśnij. I... Wydech powoli, wyjdź z pozycji, usiądź na kolanach. Zaplatamy dłonie w mudrze Wenus. Palce wskazujące są wyprostowane. Będziemy robić satkriję. Tak wygląda mudra. Palce wskazujące razem. I teraz wyciągamy tak złożone ręce do góry. Ramiona dotykają do uszu. Będziemy śpiewać mantrę. Będziemy śpiewać mantrę Sat Nam. Na Sat wybijamy energię z obszaru pępka do góry, do trzeciego oka. Po kręgosłupie. Wyobraźcie sobie, jak w totolotku jest ta piłeczka ping-pongowa, która na tym sat, tak w tej rurce podskakuje od pępka do trzeciego oka. Mudra Wenus. Podbródek przyciągnięty troszeczkę do mostka, czubek głowy do góry, ramiona dotykają uszu. Wydech. Wdech. Sat nam, 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 sat Sat na, 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 sat na,
Sat Nam. 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 I zrób głęboki wdech. Zatrzymaj movement. Wydech, trzymaj pozycję. Głęboki wdech. Pełen wydech. I zatrzymaj na wydechu. Zaciśnij zamek podstawy. Wyciągnij ręce do góry. I wdech. Z wydechem powoli opuść dłonie. Dotknij ziemi. Zostajemy na pozycji, w pozycji na piętach. Jeśli chcesz, możesz na chwileczkę wyjść z pozycji, wyprostować nogi i wróć z powrotem. Następne ćwiczenie, ja najpierw powiem, siedzimy w tej pozycji i będziemy cały czas robić skręty tułowia. I w tym czasie robimy Sitali Pranayama. Sitali Pranayama, czyli język zwijamy w trąbkę i wysuwamy troszeczkę do przodu. I wdech jest przez usta, tak żebyśmy czuli na języku powietrze, chłodne powietrze. I wdech robimy w 8 częściach, czyli potem jeden wydech przez nos. Wdech przez usta w 8 częściach, wydech przez nos. I
Kiedy oddychamy, zrobimy wdech, na wdechu zatrzymujemy, robimy pół skrętu w jedną stronę na zatrzymanym wdechu i pół skrętu w prawą, w drugą stronę. Czyli najpierw w lewo pół, potem w prawo pół i dopiero wtedy wydech. Ok? Czyli cały czas krążymy tułowiem. Wdech 8 części przez język. Zatrzymanie na zatrzymanym w jedną stronę półokrążenia, w drugą stronę półokrążenia i wydech i dalej krążymy. Zacznijmy. I zrób ostatni raz. I wydech. I zostań przez chwileczkę w pozycji. Oddychaj. I przechodzimy do pozycji z nogami wyciągniętymi do przodu, pozycja siedząca. Każda kriya ma jakiś swój challenge, jakieś takie ćwiczenie, które jest wyzwaniem. Czasem dla jednych jest, dla innych nie. Słuchajcie, to ćwiczenie 5 minut tego ćwiczenia zastępuje 8 godzin fitness. To jest pozycja okrętu. 60 stopni, opadamy do 40 stopni i wracamy. Jeśli potrzebujesz, możesz na moment się zatrzymać, wziąć kilka głębokich wdechów, wydechów i wracamy z powrotem. Kontynuujemy. Idealnie nogi powinny być proste w kolanach.
Przypomnij sobie to wcielenie, w którym robiłeś to ćwiczenie. Jak się nie chce przypomnieć, to przypomnij sobie jeszcze jedno wcielenie, w którym to robiłeś. I ostatnia seria, przygotuj się. Teraz musimy dać z siebie wszystko. Ostatnia szansa. I połóż się do leżenia na plecach. Połóż się na plecach. Dłonie unieś trochę jedna nad drugą na poziomie pępka. I dłonie robią powietrzuk. Krążą wokół siebie, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Obie. Prawa dłoń jest wyżej, lewa niżej. Kontynuujemy. Jeszcze chwila. Poczuj energię w brzuchu. Poczuj ten masaż organów wewnętrznych, jelit. I rozluźnij na chwileczkę ręce. Teraz podnieś ręce do góry, zaciśnij w pięści mocno, mocno. Weź głęboki wdech i na wdechu, tak jakbyś ciągnął coś ciężkiego do klatki piersiowej, zbliżaj pięści, stwórz ciśnienie w klatce piersiowej.
Puch! I puszczaj. I znowu, tak jakbyś przyciągał jakiś wielki ciężar. Zaciśnij dłonie w pięści. I jeszcze raz. Wdech. Zaciśnij dłonie w pięści. Przyciągaj. Puff. I połóż dłonie obok. I teraz połóż w tej pozycji dłonie na piersiach. Ja będę śpiewał mantrę, natomiast wy śpiewajcie mantrę szeptem. Śpiewajcie mantrę szeptem, długi, spokojny oddech, dłonie na sercu. Ham tam hari har hari har ham tam 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 ham tam hari har hari har Ham dam, ham dam, hari har, hari har, 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 ham dam, hari har. Hari har ham dam hari har 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 hari har ham dam
hari har, hari har, ham dham, ham dham, 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 hari har, hari har, ham dham. I weź głęboki wdech. I wydech. I powoli usiądź. Usiądź w pozycji na piętach. I w tej pozycji robimy tak zwaną niedźwiedzią łapę. Lewa dłoń jest od środka. Łapiemy za palce, kciuki tutaj są razem i delikatnie naciągamy tą mudrę. Oddech tutaj się sam reguluje. Zaczynamy robić takiego motylka. Najlepiej długi, spokojny oddech. Kontynuujemy cały czas. Delikatnie rozciągamy cały czas dłoń. W ten sposób stymulujemy mocniej czakrę serca. Thank you.
I głęboki wdech. Zatrzymaj powietrze. Zaciśnij mułbat. Rozciągaj mocno. Trzymaj pozycję. Wydech. Jeszcze raz głęboki wdech. Mocno rozciągaj dłonie. I ostatni raz. I wydech. Połóż na chwilę ręce na udach. I teraz robimy skręty głową. Wdech w lewo, wydech w prawo. W tej pozycji możemy rotować głowę szybko. Natomiast oczywiście znajdź swoje tempo. Ważne, żebyśmy robili wdech w lewo, wydech w prawo. I zrób wdech do centrum. Zatrzymaj powietrze. Zaciśnij zamek podstawy. I wydech. Przez chwilę oddychaj w pozycji. I powoli wychodzimy z tej pozycji. Siadamy jeszcze raz na wygodnej pozycji. Turecką. Teraz będziemy śpiewać mantrę Har Wahe Guru Har Sat Nam Har Wahe Guru Har Sat Nam i będziemy robić to w takiej pozycji, że to jest mudra, kciuki są na skroniach. I kciuki delikatnie stymulujemy, czyli delikatnie naciskamy na skronie i jesteśmy w tej pozycji. Pozostałe palce dłoni są razem, jak anteny wyciągnięte w kosmos. I jednocześnie oczy kierujemy w to miejsce, w punkt pomiędzy brwiami, oczy zamknięte, natomiast patrzymy się w punkt pomiędzy brwiami, patrzymy się w trzecie oko i tu tworzymy takie delikatne ciśnienie, delikatnie naciskamy palcami i to jest też sposób, w jaki stymulujemy przysadkę mózgową. I w tej pozycji, cały czas patrząc w trzecie oko, śpiewamy mantrę. Har Wahe Guru Har Sat Nam 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 Har Wahe Guru Har Sat
Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam har Wahe Guru har Sat Nam i zrób głęboki wdech. I z wydechem powoli opuść dłonie do ziemi. Ostatnia pozycja w tej krii. Z pozycji na piętach. Staramy się usiąść między piętami. Można podłożyć sobie poduszkę na przykład, w zależności od tego, jak to u nas wygląda. Kto może oczywiście tą pozycję zrobić, bo wiem, że nie wszyscy możemy. Można sobie więcej poduszek położyć w razie czego. Jeżeli ktoś nie może tej pozycji zrobić, może zostać sobie w tej pozycji i próbujemy się położyć dłonie wzdłuż ciała i zrelaksować. Długi, spokojny oddech.
I zrób głęboki wdech, wydech. I bardzo powoli, opierając się na łokciach, powoli wyjdź z pozycji. I przejdź do szawasany, czyli do pozycji relaksu na plecach.
I powoli wracaj, zrób głęboki wdech, wydech i w swoim tempie, nie spiesząc się, poruszaj najpierw dłońmi, stopami, potem przeciągnij się, zrób skręty kręgosłupa, kołyskę na kręgosłupie i powoli wracaj w swoim tempie do pozycji siedzącej. Zrobimy medytację, która się nazywa Meditation for the Fourth Chakra, czyli medytacja dla czwartej czakry. Jedna z wersji tej medytacji. I tutaj to jest mudra, to jest pozycja wyjściowa. I tutaj będziemy robić takie ruchy energiczne. Otwierać będziemy, zaciskając punkt pępka i wydech. Na odwrót. Wdech, kiedy ręce idą na bok. Przepraszam, wydech. I na wydechu energicznie z pępka.
Będziemy robić to z mantrą. Mantrę wibruje, my śpiewacie mentalnie. Ja będę śpiewał mantrę, żeby trzymać rytm. Ham, dam, har, har, hami, ham, bram, ham, hami, ham, bram, ham, hami, ham, bram, ham. Wydech, wdech, ok? To jest pattern. Ja powoli zacznę śpiewać, a wy po prostu. Come, 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 come
Let me come.
Abraham, 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 Abraham. I głęboki wdech. Otwórz klatkę piersiową, zaciśnij. Mulbent, podgródek do mostka, czubek głowy do góry. Trzymaj pozycję, wydech. Jeszcze raz głęboki wdech. Wyciągnij dłonie na boki, otwórz serce, mulbent. Wydech. I ostatni raz. I z wydechem opuść dłonie do ziemi. Poczuj energię ziemi przez chwilę. Przez dłonie. Możesz na chwileczkę wyciągnąć nogi. Rozluźnij się w tej pozycji. Zrobimy jeszcze jedno krótkie ćwiczenie na koniec. Ćwiczenie, które się nazywa Rzeka Życia. Rzeka Życia. Może niektórzy Was znają z takiej tradycji taoistycznej. To ćwiczenie możemy robić, kiedy czujemy dysbalans energetyczny, na przykład. Ono wyrównuje, harmonizuje energię w ciele. Również wtedy, kiedy mamy jakieś gwałtowne uderzenia energii. Na przykład ostatnio, wczoraj do mnie ktoś pisał, że jest na przykład od paru dni uderzenie tak energii do głowy. Jeżeli czujemy jakikolwiek dysbalans energetyczny albo na przykład nadmiar energii, po prostu, to się może objawiać jako nadmiar energii w jednym miejscu, to wtedy robimy to energię. To w jodze tantrycznej to ćwiczenie jest stosowane do tego, żeby energię seksualną, którą stymulujemy, właśnie energię kundalini, żeby ją harmonizować w ciele, rozprowadzać po ciele. I teraz tak. Na pewno wszyscy z Was wiedzą, a jeśli nie, to teraz się dowiecie, że mamy kanały energetyczne w naszym ciele. Jeden kanał energetyczny, główny kanał energetyczny zaczyna się od podstawy kręgosłupa, idzie mniej więcej tak jak kręgosłup, cały czas do góry i kończy się, zakręca i kończy się mniej więcej tutaj, gdzie mamy trzecie oko, mniej więcej. I mamy też kanał przedni, który też jest od kręgosłupa, tylko idzie przodem tułowia i kończy się na języku. Czyli mamy taki cały obwód energetyczny, tak? Jeden kanał, który najczęściej energia biegnie tylnym kanałem do góry, przednim do dołu, ale bywa to różnie. Możemy ją też siłą woli zmienić, kierunek tej energii. W każdym razie na razie wyobrażajmy sobie, że energia tylnym kanałem idzie do góry i przednim kanałem w dół. I teraz tak, żeby to się udało, trzeba te kanały połączyć. Łączymy je w ten sposób, że na dole zaciskamy i puszczamy, zaciskamy i puszczamy mulbent. Można po prostu zacisnąć, natomiast
Tutaj przy okazji będziemy stymulować energię. Czyli zaciskamy cały czas, zaciskaj, puszczaj, zaciskaj, puszczaj. To nie musi być mocno. Zaciskamy, puszczamy, a na górze język zawijamy. Tak, energia kundalini, tutaj jest pytanie, czy tak jak powiedziałeś, energia kundalini równa się energia seksualna. Tak, energia kundalini to jest energia seksualna właśnie. To jest energia twórcza, energia kreacji. To jest ta energia, z którą właśnie my pracujemy w ciele. I wszystkie tradycje duchowe, wszystkie techniki też walki, wszystkie techniki duchowe, wszystkie pracują właśnie nad tym, żeby pobudzić energię kundalini i dzięki temu energia kundalini oczyszcza nam czakry, oczyszcza ciało, reguluje i dzięki temu jogini nabierali cudownych mocy, mogli chodzić po wodzie, mogli uzdrawiać i mogli osiągać oświecenie. To jest też energia twórcza. Dobrze. I teraz tak, czyli na dole zaciskamy i puszczamy mulband, a na górze język zawijamy do tyłu i przyciskamy do górnego podniebienia, zawinięty język do tyłu. I cały czas trzymamy ten język zawinięty. Dłonie możesz położyć sobie albo na kolanach w gyan mudra, albo po prostu prawą na lewej i wejdź w pozycję, zaciskaj i puszczaj, zamknij oczy, zaciskaj i puszczaj, zamek podstawy, sażmi i puskaj. Korniowaj zamok, a na wierchu język za minuty, pisak i wękniowo. I wyobraź sobie ruch energii tylnym kanałem w górę i potem energia schodzi dolnym kanałem w dół i tak krąży w całym obiegu. Przedstawiaj sobie, jak energia idzie od zadnim kanałem w wierzch i przez język wchodzi w przedni kanał wniz i tak krąży. Na początku w tym ćwiczeniu wyobrażaj sobie ruch energii. Na ciele w tym upragnieniu przedstawiaj sobie dźwiganie energii. Jeśli będziesz sobie wyobrażać, to energia prędzej czy później pójdzie za myślą. Jeśli będziesz sobie przedstawiać to, energia раньше или позже будет следовать за мыслью. Możesz robić to na przykład, stwórz sobie swoją wizualizację, możesz robić to na przykład tak, że wyobrażasz sobie, koncentrujesz swoją uwagę na przykład, na drugiej czakrze i wyobraź sobie, jak z okolic podstawy kręgosłupa ruch energii. To może być ciepło, to może być zimno, to może być mogą być jakieś takie mrówki, idzie do drugiej czakry. Potem skoncentruj się dalej na trzeciej czakrze i tak dalej. Jak energia przyjdzie do kolejnej czakry, to skoncentruj się coraz wyżej, potem szósta czakra i potem koncentruj się na języku i coraz niżej. Znowu piąta czakra i tak dalej. Создай свою картинку. Это может быть тепло, холодно. Представь себе движение энергии. Для начала, если не получается, для начала можешь сделать так, что сначала сосредоточь свое внимание на второй чакре сзади и подожди, пока энергия придет во вторую чакру, потом сосредоточься на третьей чакре, жди, пока энергия придет в третью чакру и так далее.
I powoli zakończ. Polecam to ćwiczenie jak najczęściej. Dobrze jest to zrobić na zakończenie praktyk. Można sobie to robić jadąc w autobusie, siedząc w biurze, w toalecie. Także im częściej będziemy ćwiczyć, tym będzie lepiej wychodzić. I za każdym razem, kiedy czujecie dysbalans energetyczny, gdzieś jest energii więcej, gdzieś mniej, zakręćcie sobie rzekę życia. Można ją kręcić w jedną stronę, potem można ją zakręcić w drugą stronę. Zobaczcie, jak wam to idzie. Czasami na przykład u kobiet łatwiej idzie w drugą stronę. Także sprawdźcie sobie sami. Pamiętamy, zamek postawy i język do podniebienia. Niech cię wieczny słońca blask zawsze tuli miłość otacza, a to czyste światło, co jest w tobie, prowadzi cię. Niech cię wieczny słońca blask zawsze tuli miłość. Otacza, a to czyste światło, co jest w tobie, prowadzi cię, prowadzi cię, prowadzi cię. Satnam. Życzę fantastycznego dnia.